Hej! Dzisiejszego vloga zaczniemy troszeczkę nietypowo, bo od drugiej połowy dnia, gdzie przygotowuję swój obiad. W końcu jest wiosna, więc stwierdziłam, że ten przepis będzie takim idealnym posiłkiem na te cieplejsze dni. Ile ludzi, tyle nazw. Niektórzy nazywają to danie wiosenne naleśniki, sajgonki, ja natomiast na to mówię spring rollsy. I zaczynam je od przygotowania, a w zasadzie to pokrojenia warzyw oraz tofu, awokado i mango w słupki. Następnie wykładam wszystko na krążki papieru ryżowego uprzednio namoczonego w wodzie i zawijam. Takie rolki według mnie najlepiej smakują z sosem na bazie masła orzechowego bądź migdałowego, to już nie ma znaczenia, ale ważne, żeby on był odpowiednio przyprawiony. To znaczy ja do swojego dodaję sos sojowy, ocet ryżowy, troszeczkę soku z cytryny bądź limonki, chili, czosnek granulowany i to tyle. Jak widzisz, przepis nie należy do tych skomplikowanych, jest wręcz przeciwnie, bardzo łatwy, szybki i przepyszny, także jak nie lubisz gotować, a masz ochotę na coś takiego lekkiego, to polecam zrobić właśnie te spring rollsy. Południe spędziłam w Katowicach, ponieważ był to mój taki content day i robiłam zdjęcia na Instagram i efekty będą już wkrótce, także serdecznie Was tam zapraszam. A przy okazji tego wszystkiego poszłam do mojej ulubionej kawiarni, wypiłam swoją ulubioną mrożoną kawę i w ogóle miło spędziłam czas. Thank you.
Wieczorem naszła mnie też ochota na taką wegańską pizzę i zrobiłam ją bardzo podobną do przepisu, który jest już u mnie na kanale, tylko tym razem nie dodałam szpinaku, cukinii, tylko właśnie pomidory. Zajrzyj do opisu, ponieważ jest też tam właśnie podlinkowany ten film na tą drugą tartę. Cynamonki zaczynam od przygotowania ciasta, które później przez kilka godzin musi wyrastać. Krok pierwszy to jest podgrzanie około 1 albo 3/4 szklanki mleka roślinnego, dodanie do niego drożdży, cukru oraz ekstraktu z wanilii. Następnie około 2 szklanek mąki orkiszowej jasnej wsypuję do pojemnika blendera razem z cukrem. Wlewam masło oraz ten ciepły roztwór tego wszystkiego i blenduję. Cały czas też obserwuję, jak się to ciasto zachowuje i jeżeli potrzeba więcej mąki czy płynów, to dodaję. Już takie zbite ciasto wyciągam i przez kolejne 5 minut ugniatam je już ręcznie na blacie. Po tym czasie przekładam całość do miski podsypanej mąką i przykrywam ściereczką, no i zostawiam gdzieś w ciepłym miejscu na kilka godzin. Jak już ciasto nam wyrośnie, to zabieram się za rozwałkowanie go w taki dosyć duży prostokąt. I od razu przechodzę do tego kluczowego migdałowego nadzienia. Do blendera dodaję dosyć dużą ilość masła migdałowego, trochę soli, cynamonu, kardamonu.
cukru kokosowego, a także troszeczkę wody i wszystko to blenduję. Używając szpatułki rozprowadzam to na nasze ciasto. Całość posypuję dodatkową ilością cynamonu oraz cukru kokosowego i od razu przechodzę do zawijania. Formę, w której będę piekła, smaruję tłuszczem, u mnie to jest olej kokosowy, a następnie używając noża, tylko ja bym tutaj polecała ostry, bo ja miałam ze swoim problem. Zaczynam ciąć tą rolkę wielką w takie mniejsze właśnie cynamonki i bezpośrednio przekładam je do formy. W tym czasie piekarnik rozgrzewam do 180 stopni Celsjusza i wkładam te cynamonki na około 20 minut, a następnie wyciągam i smaruję je dodatkowo taką miksturą, która właśnie pomaga, żeby one były jeszcze takie chrupiące i miały taką skórkę, czyli to jest mleko roślinne razem z syropem klonowym i wkładam na kolejne 10 minut. Gdy już lekko przestygną, można dodać do nich, tak jak ja zrobiłam, taki krem z jogurtu kokosowego. Tak oto doszliśmy do końca tego przepisu i zachęcam Was bardzo, żebyście go wypróbowali i na sam koniec na przykład podali je jeszcze ze świeżymi owocami. No i koniecznie jak właśnie wypróbujecie ten przepis, to oznaczcie mnie na Instagramie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Każde poranki, niezależnie ile mam czasu, czy jest to 5 minut, 10 czy godzina, zaczynam od jakiegoś ruchu. U mnie zazwyczaj jest to pilates połączony z takimi elementami rozciągania z jogi. Przez to, że ten mój poranny rytuał nie ma określonego czasu, nie czuję, że jest obowiązkiem, tylko właśnie przyjemnością i nawet jeżeli wejdę na tą matę dosłownie na kilka minut, i tak czuję się od razu lepiej i czuję, że coś od rana zrobiłam. I to jest właśnie taki fajny i zrównoważony sposób, jeżeli staramy się wprowadzić do naszego życia jakiś nowy nawyk. Jest też taka zasada, że nie zawsze wszystko trzeba robić na te 200%, tylko wystarczy też 80% i tak jest ok, bardzo ok. I ja też sobie muszę często przypominać w różnych sytuacjach o tym. Ale tak, nawet te najmniejsze zmiany są dobre i wpływają na pewno pozytywnie na nasze samopoczucie. Jeżeli planujesz coś zmienić i wprowadzić do swojej codzienności, to rób to, zrób to, zacznij robić teraz, bo nigdy tak naprawdę nie będzie tego odpowiedniego momentu, tylko zawsze znajdzie się jakaś wymówka. Kolejnym dosyć stałym punktem w mojej porannej rutynie jest pisanie i przelewanie swoich myśli na kartkę oraz planowanie dnia. Razem z jakimś mrożonym napojem, czy jest to kawa, najczęściej kawa, czy właśnie matcha, to jest to ostatnia chwila spokoju przed całym dniem i bardzo, bardzo lubię i doceniam to, że mam chwilę wolnego. Thank you.
Ostatnio w kuchni podczas pieczenia więcej uwagi poświęcam bezglutenowym wypiekom, ponieważ chyba nie bardzo mogę jeść gluten. Ciągle szukam i dopracowywuję przepis na takie właśnie śniadaniowe, bezglutenowe bułeczki, także jak tylko dojdę do perfekcji, to na pewno się podzielę. Ja do swoich zrobiłam już dobrze znany serek z tofu oraz podałam je z owocami i mrożoną kawą.